Witam moi drodzy. Maluszki mają właśnie 14 dni i mają dla Was niespodziankę. Zaczynają przycierać już oczka. 2-3 dni i oczka będą otworzone. Tu jest Judytka. Może będziemy lepiej ostrość złapiemy. Tutaj pięknie pozuje nam Janta. No i tu ostrość łapiemy na Jupitera. Coraz bardziej rozrabiają. Są coraz bardziej samodzielne. Chłopcy nam się wybarwiły w kolor czekolady. Z tym, że jeden będzie miał więcej pinto, ja mam większe szanse na snowflake'a, chociaż tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo. Zaraz pokażę nam Jerzyk namaszczanie. Już zaczynamy porastać futerkiem. Teraz Judytka. Przewróciła się. To, co widzicie, to namaszczanie, to jest normalne zachowanie u jeżyków. Tak do końca nie wiadomo dlaczego. Nasze jeże europejskie mają to samo. I jeżyki kochają naszą chemię, stąd na tą chemię trzeba mocno uważać. Jeżeli mamy krem na rękach, dezodorant, perfumy, jeżyk będzie okazywał zainteresowanie i może wtedy spróbować nas, nie chcąc nawet, dziabnąć, tylko dlatego, że chce po prostu sobie pobrać próbkę tego zapachu, wymieszać ze śliną i namaścić igiełki. No, Judyta już zaczyna swoje. Jakiej wielkości są maluchy? Naszykowałam pudełko z zapałkami. Nie jemy tego. A korzystając z okazji, bo wiecie, że nie nagrywam pustych filmów, tylko żeby pooglądać jeżyki, pokażę, co ostatnio stosuję do kuwety. Ponieważ część jeżyków może się tak zdarzyć, że będzie kochała tylko piach i tylko wówczas będzie korzystała z kuwety. Na przykład takim jeżykiem jest Wonder. To niekoniecznie piach dla szynszyli wtedy jest najlepszy. Chyba że Rodysang, on nie. Tylko ten bezzapachowy. Dlatego ja dla jeżyków, które wyłącznie korzystają z kuwety wtedy, kiedy mają w niej piasek, korzystam z piachu terrarystycznego. Może to nie jest zbyt ekonomiczne wyjście, ponieważ taką kuwetę muszę sprzątać co drugi dzień z odkażaniem, więc mam więcej pracy niż przy żwirku. Ale co nie robi się dla tych słodziaków. Korzystam z takiego piasku. A z tyłu tu widzicie Cats Best Eco Plus. To znaczy teraz to chyba troszkę inaczej się nazywa. To jest drugi żwirek, z którego korzystam. On już pokaże, jak wyglądają granulki. Granulki są takie drobniutkie. Może mi się uda tutaj złapać ostrość. Są miękkie i bardzo drobne. I są ok dla jeżyka.